Cześć kochani, z tej strony Klaudia. Dzisiaj przychodzę do Was z małym update'em. W filmiku ostatnio, niedawno, to był któryś z ostatnich filmów, mówiłam o przerabianiu spodni, pękniętych spodni. Polecam sposoby, jak sobie poradzić właśnie ze spodniami, które Wam się przetarły, a nie chcecie jeszcze z nich rezygnować. Tutaj macie oczywiście linka i przychodzę do Was z update'em. Minęło już kilka tygodni, ja je mam szczerze mówiąc od 2 tygodni, spokojnie. Dwóch, nawet trzech. Powiem Wam szczerze, nie spieszyło mi się po prostu z tym, ale chcę do Was przyjść, ponieważ chcę Wam pokazać to, czego mi nikt na przykład nie pokazał i ja to zrobiłam troszeczkę na wiarę, że tak brzydko powiem, bo zaryzykowałam, mówię, zrobię to pierwszy raz i po prostu to sprawdzę, więc wróciły od mojej cioci, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że ogląda, więc pokażę Wam, jak to wygląda, bo ja myślę, że jesteście po prostu bardzo ciekawi, przynajmniej mnie to ciekawiło, zanim to zobaczyłam, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, ale słuchajcie, spodnie zwykłe czarne, wzięłam jedne i pokażę Wam, jak one wyglądają od wewnątrz, jak widzicie. To są spodnie, które były przetarte, dość porządnie, ale były przetarte. Jak widzicie, tu jest, poczekajcie, o, tak je wezmę. Tutaj jest wszyty materiał. Już, o, jest wszyty materiał, który troszeczkę minimalnie odstaje, ale on jest dokładnie wszyty w miejscu, gdzie właśnie jest, były te przetarcia. I powiem Wam szczerze, że tego z tej strony widać, oczywiście od wewnętrznej strony, to jest wewnętrzna strona, to widać, że jest, coś tutaj się dzieje, więc dokładnie są szwy i jest ok, wewnątrz widać, ale z zewnątrz, słuchajcie, nie wiem, czy będziecie w stanie zauważyć, gdzie było to przetarcie. Pokazuję Wam dokładnie, to jest dokładnie miejsce, w którym było przetarcie. Powiem Wam szczerze, niczego nie widać, po prostu niczego. To były spodnie, które no, były przetarte w takim, może nie jakimś bardzo dużym stopniu, ale z drugiej strony też nie małym. Ja po prostu szybko katuję spodnie, więc ja je po prostu wolę też odzyskać. Jak widzicie, tego nie widać. Że tak powiem, pokazuję Wam trochę od dupy strony, ale trzeba to pokazać. Jak widzicie, tutaj nic nie widać, więc może hałasy przy okazji, randomowych rzeczy na tym stoliku, który mam. Nic nie widać dokładnie, więc tak naprawdę jeżeli chodzimy w tych spodniach i mamy spodnie, które lubimy, które są wygodne, które gdzieś tam wiecie, naprawdę są dla nas ważnymi spodniami. Ja mam swoje ulubione spodnie, nie wiem czy Wy też macie, ja mam, więc po prostu oddam je i tak wyglądają. Ja wiem, że to jest może coś, co to jest banalne, o czym Ty mówisz, może większości z Was się nie przyda, ale może jest kilka osób, które się po prostu nie wiedzą, jak to wygląda. Ja na przykład powiem Wam szczerze, że zanim oddałam spodnie do krawcowej, to się naprawdę bardzo mocno zastanawiałam. Mówię, kurczę, jak to będzie widać, jak ktokolwiek to zauważy, a co jeżeli po prostu te szwy będą, właśnie będą widoczne. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że wiecie, tu jest kawał materiału ogólnie wszyty. Tu jest taki kawał materiału, więc to jest naprawdę dużo. To jest materiał większy od mojej dłoni, więc to jest naprawdę duży, spory kawał materiału, a jak widzicie, tu żadnych szwów nie ma. Tu naprawdę niczego tak naprawdę nie ma. Więc ja jestem naprawdę w ogromnym szoku, że da się tak zrobić, żeby nie było widać jakichś, nie wiadomo jakich szwów, żeby nie było widać tego, że to jest po prostu coś tam jest doszyte. Jednocześnie to jest po prostu wygląda dobrze. Ja wiem, że to jest takie, a odkryłaś Amerykę, naprawdę, brawo Klaudia, brawo. Ale dla mnie to jest odkrywcze. Dla mnie to jest coś, co mi bardzo mocno pomoże w tym, żeby gdzieś tam zacząć dbać o moje spodnie i nie kupować co miesiąc nowych. Szczególnie, że one naprawdę wyglądają bardzo dobrze. I prawda jest taka, że jak macie dobrą krawcową, to często i też prawda jest też taka, że koszt naprawy takich spodni będzie dużo, dużo niższy niż kupienie nowych spodni. Jak wiecie, inflacja jest wysoka, ciuchy, wszystko w zasadzie drożeje, więc po co przepłacać i po co kupować nowe spodnie, skoro możesz iść do krawcowej, oddać spodnie i mieć spodnie, które są pięknie zrobione i po prostu zamiast kupować nowe i te kolejne wyrzucać, tworzyć kolejne śmieci, gdzieś tam właśnie to, być bardziej eko, bardziej, ja wiem, że trudno, bardziej optymalnie, to nie da się tak powiedzieć, ale optymalnie podchodzić do swojego życia, żeby gdzieś tam nie kupować cały czas nowych rzeczy,
w moim wypadku kupowanie spodni to byłoby co 2 miesiące, trzeba byłoby kupić nowe, a tak mam teraz, powiem Wam szczerze, że oddam spodni, bo nazbierałam ich sobie najpierw, 6 par? Albo 5 par oddałam spodni i ja mam teraz 5 par spodni, które mogę nosić. I to jest niesamowite, bo normalnie kupowałam tak, żeby, wiecie, żeby też nie kupować pełno par, ale jednocześnie właśnie, bo wiedziałam, że zaraz przetrę i będę musiała kupować nowe, więc ja kupowałam 2-3 pary spodni na te 2 miesiące, 3 miesiące w zależności i po prostu, wiecie, ścierałam i kolejne. Więc teraz przytrzymałam sobie właśnie przez dwa miesiące pochodziłam, przetarłam, kupiłam kolejne, też przetarłam i po prostu mam. I teraz nie muszę kupować na przykład. Szczególnie, że jak widzicie, jestem w bluzce na ramionczkach, więc teraz noszenie długich spodni w ogóle odpada, bo mamy takie upały, że się nie da wytrzymać. Ale mam te długie spodnie i nie muszę się przejmować, nie muszę się zastanawiać, znowu łazić po sklepach i wiecie, przymierzać i się męczyć i się wkurzać. To mam spodnie, które na mnie pasują, które wiem, że są wygodne, bo już je sprawdziłam, więc chętnie je noszę drugi raz. Mają nowe życie, nie wstydzę się tego, mówię o tym właśnie na YouTube, jak widzicie, że moje spodnie są przetarte i są naprawiane, ale jestem dzięki temu po prostu, zaoszczędziłam pieniądze i przy okazji też zaoszczędziłam sobie, wiecie, właśnie tego chodzenia po tych sklepach, tej dla mnie stresującej rzeczy. I przy okazji też zaoszczędziłam swój czas, bo podjechanie do Krawcowej i odebranie tych spodni, to wiecie, to jest oszczędność duża czasu. Szczególnie, że mam bardzo blisko, przyznaję się, bardzo blisko mam do swojej ukochanej Krawcowej. Do cioci, więc no, jak macie w ogóle Krawcową w rodzinie, to już jesteście w ogóle ustawieni, myślę, do końca życia, nie? Jakby to jest niesamowite, warte, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto właśnie jest Krawcową albo Krawcem, no to słuchajcie, to jest tym lepiej, więc no po prostu jest to wygodne, jest to przyjemne, więc taki update spodniowy, może nikomu niepotrzebny, ale myślę, że może 2-3 osoby się znajdą, którym właśnie, które się zastanawiają, o jak to wygląda? No to właśnie tak to wygląda, że nie widać nic, więc ja Was serdecznie odsyłam do filmu spodniowego, jeżeli nie oglądaliście, to ja Was odsyłam, macie tutaj linka w górnym lewym moim rogu, Waszym prawym, więc Was odsyłam tam. Oczywiście zapraszam na moje social media, jeżeli jesteście ciekawi tych spodni w akcji. No nie wiem, jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje u mnie w ogóle na co dzień, jak wygląda moje życie prywatne, mój taki backstage życia, jak ja to lubię powiedzieć, to serdecznie Was odsyłam na mój Instagram. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, to musicie sobie kliknąć czerwony przycisk poniżej, kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. I oczywiście mam nadzieję, że jeżeli nie widzieliście jakichś moich filmów, to serdecznie Was zapraszam do nadrobienia ich. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa!